Witamy Was bardzo serdecznie już w drugim naszym filmiku odnośnie Triduum Męki Pańskiej. Ja jestem Stefan. Ja jestem Michał, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Wielkim Piątku. No, Wielki Piątek to tak naprawdę całkowicie inny dzień niż wszystkie. Jest to jedyny dzień, w którym nie ma mszy świętej. Zamiast tego jest liturgia Wielkiego Piątku, która ma bardzo podobny przebieg jak msza święta, jednak nie jest nazywana mszą świętą, bo brakuje kilku elementów. Zamiast typowej procesji wejścia, gdy wchodzimy do prezbiterium, wszyscy klękamy, a księża w ramach najniższego uniżenia przed Jezusem, który właśnie tego dnia umiera, leżą krzyżem. Jest to właśnie forma najniższego uniżenia, tak można to powiedzieć. Najniższego właśnie od tego stopnia oddania czci Jezusowi. Ta forma leżenia krzyżem tak samo, tego bardzo rzadko się używa. Oprócz Wielkiego Piątku tak naprawdę jeszcze tylko diakoni podczas swoich święceń leżą krzyżem. I właśnie do tego fragmentu chciałbym nawiązać po chwili, bo wczoraj świętowaliśmy właśnie po części święto kapłaństwa, a dziś właśnie ten aspekt kapłaństwa też kapłani odkrywają w pewien sposób na nowo, bo przypominają sobie o tej pokorze i o tym posłuszeństwie i o tym głównym celu, który jest dla nich najważniejszy w ich posłudze, czyli właśnie na tym, żeby nie zgubić w tej posłudze Jezusa, żeby skupić się na tym, co On robi, jak on zmienia nasze życie i właśnie trochę też skontemplować to, w jaki sposób mu służą i też zastanowić się po części też nad swoim kapłaństwem w takim krótkim momencie tej liturgii. Zaraz po tym początkowym uniżeniu liturgii następuje liturgia, część liturgii zwana liturgią słowa. Następują czytania, jednak o czytaniach to myślę, że nie mamy co się tutaj rozdrabniać, jednak najważniejszym aspektem liturgii słowa jest męka pańska. A ta męka pańska skupia się na kilku aspektach właśnie cierpienia Jezusa, które przechodzi właśnie Jezus podczas między innymi swojej drogi krzyżowej, od właśnie skazania, od drogi krzyżowej, którą rozważaliśmy przez cały Wielki Post, także po części od właśnie gorzkich żali, które pomagały nam też skontemplować, po części od nocy właśnie z czwartku na piątek do aż śmierci, właśnie mękę pańską. I właśnie te nabożeństwa też odbywają się w Wielki Piątek i pomagają nam jeszcze raz, być może jeszcze silniej przeżyć to i może dogłębniej zrozumieć i skupić się właśnie na Jezusie i na tym poświęceniu, które On za nas chce dać, a wcale nie musi. To właśnie ten aspekt, gdzie On nie musi się poświęcać i może odstąpić i też nie ma żadnego interesu w tym, żeby dążyć do naszego zbawienia, to mimo wszystko On jednak chce nam pomóc się zbawić, chce nam pomóc w odkupieniu naszych win i chce być dla nas wsparciem i chce nam dać zbawienie, a nie musi i płaci za to dużą cenę, bo jako po części człowiek każde to cierpienie odczuwa bardzo mocno i nie jest to dla niego takie fizycznie najzwyczajniej w świecie proste, ale również w pewien sposób psychicznie, bo on ma świadomość, że podczas tej całej męki, podczas biczowania, podczas koronowania i szydzenia czy bicia kijami podczas czekania na drogę krzyżową, on ma świadomość, że niesie na swoich barkach grzechy ludzi, którzy zadają mu ból nie zawsze świadomie, że to go krzywdzi, ale jednak to go dotyka i to w pewien sposób też jest dla niego tak jakby psychiczne obciążenie, że musi temu podołać. To nie jest dla niego takie proste i tym bardziej liturgia Wielkiego Piątku skupia się na tej kontemplacji tego po części niezawinionego cierpienia Jezusa, a po części tego, jak
my jesteśmy, jak my się zachowujemy, co robimy. I też po części skłania nas, tak jak na początku skłania kapłana do tego, aby położył się i upokorzył i chwilę zastanowił się nad tym, co Jezus dla nas zrobił i że może sam nie do końca jest doskonały. Tak samo w pewien sposób liturgia Wielkiego Piątku chce na nas coś takiego oddziaływać. Tak chce na nas wpłynąć, żebyśmy po części skoncentrowali się i skupili na swoich grzechach i dlaczego je popełniamy i co jest w nich złego i dlaczego one krzywdzą Boga i dlaczego to nie jest okej. I co tak naprawdę przez to wszystko musiał wycierpieć Jezus? Zauważmy też, że śmierć właśnie przez ukrzyżowanie była w tamtych czasach takim największą karą. No, największy zbrodniarze otrzymywali właśnie to, żeby przejść i zostać ukrzyżowanym. Byli poniżani w ten sposób i w ten sposób odpokutowywali swoje winy. Więc Jezus tutaj zostaje traktowany jak największy zbrodniarz. Przez właśnie nasze grzechy. I właśnie ten krzyż towarzyszy nam dalej w liturgii Wielkiego Piątku, gdzie już po homilii następuje adoracja krzyża. Następuje wprowadzenie krzyża i odsunięcie go przez ostatni tydzień krzyże były zasłonięte, aż do tego momentu. Następuje stopniowe odsłanianie krzyża i to tradycyjne śpiewanie oto drzewo krzyża, które przyniosło zbawienie świata. I to właśnie nam ten moment pokazuje, że Jezus poświęcił się dla nas, żebyśmy faktycznie mogli być zbawieni. To jest ten moment, kiedy my tak w pełni uświadamiamy sobie, jak dużo grzechów popełniamy, które dobijają Jezusa. Za każdym razem, rok w rok, to pamiątkowe, ta liturgia Wielkiego Piątku ma nam pokazać, jak bardzo nasze grzechy ranią Jezusa. Za każdym razem. I tutaj właśnie chcemy się, to powinien być idealny moment, żeby skupić się nad tym. Nawet przy kazaniach kościelnych nam jest to pokazane, żeby chociaż raz do sakramentu pokuty przystąpić w ciągu roku, a najlepiej w okresie Wielkiego Postu, Wielkanocnym. Dlaczego? Żeby faktycznie przemyśleć podczas liturgii Wielkiego Piątku nasze grzechy. To jest idealny moment na to, żeby zastanowić się nad samym sobą. I tutaj następuje adoracja krzyża, czyli ucałowanie krzyża. No, w obecnych czasach pandemii no niestety nie będziemy mogli ucałować krzyża. Będzie on ukazany na podwyższeniu. Będzie chwila modlitwy w ciszy. Później każdy będzie mógł jeszcze zostać po liturgii zostać i właśnie pomyśleć nad sobą, nad tym, co powinien dalej robić. I dalej końcowo mamy już to symboliczne przeniesienie Jezusa z ciemnicy, który obecnie jeszcze znajduje się w ciemnicy, który już zmarł na krzyżu, do grobu. To jest to symboliczne złożenie Jezusa w grobie. Na te 3 dni, dopóki nie zmartwychwstanie. I ta noc, która następuje, ta cisza, jest takim solidnym oczyszczeniem. Powinna być solidnym oczyszczeniem i zastanowieniem się. Zatem kończąc już nasz dzisiejszy wywód odnośnie właśnie liturgii Wielkiego Piątku i tego, co z tym się ciągnie, powinien to być dla nas moment kontemplacji nad naszymi grzechami i zastanowieniem się nad tym, w jaki sposób możemy się w pewien sposób nawrócić, czyli właśnie zmienić sposób swojego myślenia i być może w jakiś sposób troszeczkę bardziej pracować nad swoimi grzechami, jeżeli na przykład mamy z tym problem. I dodatkowo aspekt właśnie kontemplacji tej męki, tego niezawinionego cierpienia i tego, że Jezus wcale nie musiał
tak zaciekle walczyć o nasze zbawienie i też wcale nie musiał tego robić aż tak dużym kosztem. Tymczasem on jednak woli się w ten sposób poświęcić dla naszego dobra. Więc właśnie kolejny etap to etap kontemplacji tego cierpienia, a następny etap to już będzie wyciszenie przed wielkim świętowaniem. Mamy nadzieję, że uda Wam się owocnie przeżyć dzisiejszą liturgię, dzisiejszy Wielki Piątek, Wielką Mękę Pańską. I tym akcentem kończymy.